Dwa lata temu do opinii publicznej dotarły alarmujące informacje. Firma zewnętrzna nie wypłaciła wynagrodzeń pracownikom sprzątającym Sąd Okręgowy oraz Uniwersytet w Poznaniu. Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala postanowił sprawdzić, czy zjawiska te zachodzą również na szerszą skalę. Zbadaliśmy najważniejsze instytucje w całej Polsce. 16 sądów okręgowych, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich oraz uczelni wyższych. 30 z nich w badanym okresie przeprowadziło postępowania na usługi ochrony bądź sprzątania. 11 marca zapraszamy Państwa do siedziby OPZZ-u. Tam przedstawimy wyniki w Warszawie. Tam przedstawimy wyniki naszych badań.